Już za chwilę święta, a na Voyan Shop mamy bardzo dużo rzeczy, które będą idealnym prezentem pod choinkę. Gwarantujemy, że kiedy rozpakujesz swoją świąteczną paczkę, będziesz najszczęśliwszy ze wszystkich, ponieważ dołączysz do Voyan Team! Nie czekaj i zamów swój wymarzony prezent na voyanshop.pl. W dzisiejszym odcinku wylosowałem kilka nowych skinów, które właśnie twórcy gry dodali do StumbleGuys. I jeden z nich, skin piernika, jest tak płaski, że można nim robić zakazane triki, których inne skiny nie potrafią robić. W tym odcinku zobaczycie, jak go przetestowaliśmy i powiem wam, że jest niesamowity. Zrobiłem na Blockdashu najtrudniejszy trik, jaki jest do zrobienia w StumbleGuys. Ten trik potrafi tylko 0,35% graczy, więc jest to naprawdę bardzo mało. Oglądajcie koniecznie cały odcinek, aby przekonać się, czy nowy skin piernika jest naprawdę tak bardzo mocny. Jak widzicie, w sklepie została dodana nowa oferta, straszne koło świąteczne. Oj, jest naprawdę bardzo straszne. I spójrzcie, mamy tutaj nowe skiny, między innymi skin piernika, ja bym tak go nazwał, śmiesznie pierniczek, i skin jakiegoś strasznego szkieleta świątecznego. Więc co? Obera, zaczynamy. 3, 4, 900 spinów, 900 pieniążków. I mam nadzieję, że... O! Przeleciał mi legendarny, ten duszek stary, taki latający. Weź sobie klauna Ronalda McDonalda. Jarocino! No nie! Prawie miałem zobacz, nowy legendarny. Prawie. Jak to? Jeden obok dosłownie przeleciał. Muszę go mieć, żeby zagrać nim grę, ponieważ musimy go sprawdzić. Twoim challenge'em jest mieć wszystkie skiny z tego koła? No chciałbym mieć wszystkie nowiutkie skiny, co nie? W ogóle zauważyłem, kiedy był skin Pinokio, stary? Skin Pinokio. Stary. Skin Pinokio był za 400 klejnotów. To jest skin albo za, chyba na stary, ja go miałem, ja go kupiłem i mi znowu usunęli skina. On był w tym samym czasie co Anubis. No to usunęli mi dwa skiny w tym momencie, stary. Ej, dobra, ale ty miałeś Pinokio? Miałem Pinokio, no. Nie mam już Pinokio. Nie mam już Pinokio. Więc... Stary, ej, nie, to naprawdę do twórców gry trzeba napisać. Trzeba napisać do twórców gry, widzowie, zaraz mogę wam pokazać. Naprawdę, usunęli mi znowu drugiego skina. Nie wiem, dlaczego mi to robią. Chyba po prostu za zakazane triki, tak mi się wydaje, że mi tak robią. Nie słyszałem jeszcze takiego przypadku. Ej, ale no. Ja też nie, ale serio, żeby nie odbierali skiny, jakby inaczej. U mnie się tak nie zdarza jakoś. Mi patrzcie, nie zabierają. Patrzcie, widzowie. Nic nie trafiłem, ale patrz. Jest Pinokio, no ja go kupowałem chyba. Widzowie, możecie mi nawet przypomnieć, czy ja go kupowałem, czy nie. Tego nie kupowałem, ale tego kupowałem i nie dostałem. Ja dobra. Pamiętam, że ty jednego. Kolejne 10 losowań tylko. Pyk. Bo miałeś wyjazd, jakby tyle. Tak, tak, tak. Ale akurat Anubisa to na pewno kupowałeś, jak ci zabrali. Tak, i ja pamiętam, że z Anubisem był ten Pinokio. Ja go kojarzę, że ja go kupowałem. Tak, yes! One na pewno. No nie, razem. Nie mam. Zobacz. Cały czas mam tak blisko legendarne. Ale nie mogę trafić. Widzowie, dlatego ja się boję już kupować nowe skiny, bo mi twórcy gry cały czas je usuwają i trochę mnie to martwi. Muszę chyba do nich napisać. Tak, zakazane mam. Nowe skiny mam zakazane. Może są za silne, dlatego mi je usuwają. Kto wie? Może, ej, ale tak może. Możliwe. Ej, no ale co to jest? Teraz nic nie dostaję w ogóle. Halo, ja chcę nowy skin, żebym mógł go przetestować. Kup sobie gwarantowaną emotkę Mad Cookie, emotkę gwarantowaną. Tak, a potem stracę tą emotkę pewnie znowu. No, jak skiny, ta już to widzę. Nie ma opcji. No, ale co, no nie kupisz, no za 90 no, no, no. O, ej, dostałem nowy skin. Ten, który był kiedyś do kupienia. Ten kapitan szkielet. A, no hard, tak, to jest mega. A w ogóle, tak. Wiesz, on jaka był do kupienia, jest stary. Nagonka na twórców gry na Discordzie StumbleGuys. Za co? To miał być limitowany skin. A, tak. Limitowany właśnie, że... Limitowany, a dodali go. To już go nie zdobędziesz. A, siemano. Dobra, i on jest epicki czy rzadki? Czekaj. On był stary, epicki na pewno. To widzowie, bierzemy nowego skina i wydaje mi się, że musimy zagrać gierę, żebym miał jakiekolwiek szczęście. Pivot push, dobiegnij do mety. A jak nie dobiegniesz do mety, to będziesz miał Prohibido, El Tokala, kolor verde. Ja mam takiego skina, stary, wow, patrz, masz też tego zakazanego skina, który miał być limitowany. Ej, patrz, przeskoczyłem przez ścianę, widziałeś? Lol, stary, ej, dobra, ale weź mi wytłumacz, no i... jak to jest w ogóle zrobić? Po prostu zaraz dostanę bana znowu od twórców gry na tego skina, więc to jest prawdopodobnie ostatni raz, kiedy gram tym skinem, nie? Poczekaj, czy ty tego skina miałeś wcześniej, czy nie miałeś go? Wiesz co? Nie, wcześniej nie miałem, więc tego akurat mogę nie stracić. Ale na przykład skina, którego kupuję, no to fajnie byłoby go już mieć, co nie? Skoro go kupiłem. Ogólnie mniej więcej to działa tak, że kupujesz telefon komórkowy, stary, w sklepie, to raczej go masz. Raczej, tak, ale... O, patrz, wskoczyłem tu, wskoczyłem i wyglądam, jakbym latał. Wyglądam, próbowałem to ostatnio i... A jak ty tam w ogóle poszedłeś? Zakazanym sposobem, stary, o 3 w nocy.
Więc no, dlatego musisz bardzo uważać. Dobra, dobra, idziemy w takim razie, idziemy, widzowie. Eś! O nie, nie doskoczyłem tutaj niestety. Dobra, to będę musiał przeszkodzić chyba panu. Aj! Panu przeszkadzamy! Panu przeszkadzamy, do widzenia! O! Naprawdę? Naprawdę banana mi dałeś? Nie, fajnie. No i pa wszystkim, do widzenia. Mam nadzieję, że wygramy tą gierę, ponieważ widzowie, jeżeli wygramy, to będziemy mieć szczęście, dzięki któremu zdobędziemy nowe skiny, świąteczne skiny. O, ale i tak się cieszę, że dodali tego limitowanego skina, który miał być limitowany. Ej, ale serio, oni napisali, że miał być limitowany? W sensie, limitowany czasowo, ale nie było mówienia chyba, że nigdy nie wróci, nie? Chyba nie było czegoś takiego. Właśnie nie wiem, czy nie było. Tak, jeśli było, wydaje no to się, że szpagat. Taka jest do kupienia, że jeżeli nie kupisz, nie, to nie zdobędziesz go potem. Tak było z jednorożcem, tak było z Pinokio, stary. Stary, czemu im się nie chciało dodać nowego skina po prostu, tylko ej, dali dobra, stary. Teraz dałeś mi zagwozdkę, bo nie wiem, czy było coś takiego powiedziane, ale jestem prawie pewien, że było mówione, że jeżeli go nie zdobędziesz teraz, to potem aha, go nie będzie. Aha, aha, aha. Dobra, chodź, to musimy się... No dobra, no dobra, teraz mnie zdenerwowałeś i patrz na to, robię ci... Rzuciłem ci prosto banana, tak! Patrz jak blisko! Prosto no banana! Dobra, patrz banana! Prohibido, prohibido! Jest, nie trafiłem! Stary, dobra, że tak powiem, użyję młodzieżowego słowa roku, ale... Byku! Oj, prawie trafiłem w banana. A co się stanie? A co się stanie? A co się stanie, jak się chwycę i banana? Ja chcę zobaczyć, co się stanie, jak stary zrobię. Patrz, podwójna spacja i w to wpany. Yo! Zrobisz tak! Nie zrobisz tego, nie! Nie! Nara! No i cóż, no i cóż, ty, gdzie są wszyscy? Patrz, tu jest skórka od banana, ja chyba muszę w nią wejść. Muszę w nią wejść. Nie, naprawdę? Naprawdę musisz w nią wejść? Cyk, cyk. Ty naprawdę mnie zdoł... Ej, bo nie przejdę. Cyk, ej! Bo nie przejdziesz! Yo! Dobra, dawaj stary, zdążysz jeszcze chyba. O kurde! O lolo! Prokhorova jest z nami w grze, no to zobaczymy. Tylko nie Prokhorova. Będzie... Fo! Czułem, że to było, to będzie super slide i chcę teraz zrobić najmocniejsze triki tym skinem po to, żeby twórcy gry mi go zbanowali znowu. Ja myślę, że to właśnie dlatego. Pięknie. Co ty? No przecież... Co ty no tam? Ja cię zaemotkowa... Jak ty to? Co ty tam zrobiłeś, gościu? Ej, no ja cię zaemotkowałem! Nie. A ty nie widziałeś tej pięści? Nie widziałem. Dobra. Cyk. O kurde, to było dobre. Super slide! Super slide! Super slide, mordo! Lecę! Nie można tego przegrać z panem Toyan. Uwaga! Uwaga! Dobra, lecę. Jest! Ja go na golo portino! No cóż, skoro mieliśmy takie szczęście w grze, to może będziemy mieć w otwieraniu, więc otwieram 10 spin-off i ja go na golo partida! Dawaj! Epiko, uraro, nie. Koło. Ej, jak na złość, zawsze obok jest ten legendarny nowy, który... Chciałbym trafić, ale nie mogę! Drugi raz z rzędu jest ten skin obok. Ty, a w ogóle pytanie stare, bo to jest straszne koło, no nie? Straszne, tak, straszne to świąteczne. Stary, moim zdaniem też ono jest takie straszne, bo ja się go trochę... Ono jest chyba takie hagi-wagi, by się go troszeczkę bał, co nie? Hagi-wagi koło! Ej, dwa razy z rzędu dostałem tego, hagi-czyjego, wagi-jego. Naprawdę hagiego łagiego dostałeś? Aj. No, naprawdę, prawdziwego hagiego łagiego dostałem o trzeciej w nocy. Ej, rozumiesz to? Nowa mapa to Hot Wheels, no nie? To co gdyby się dogadało Stumble Guys? Nie, naprawdę to byłoby za mocne, ale za mocne nie! Jest tylko 1% szans na te nowe legendarne skiny i ja je muszę mieć, po prostu... Mały muszę i mam! Mam! Zobacz. Ginger, piernikowy gościu, podstawowy. On jest fajny, bo on jest takim super płaskim skinem. Tak, ja go widziałem wcześniej. Jakimś cudem ktoś miał go przed wszystkimi. Wydaje mi się, że to mógł być jakiś haker. Tak, ponieważ nie miał nawet czerwonego skina, w sensie niku. Dlatego podejrzewam go o to. Tak, bo nawet ty wtedy nie miałeś dostępu do tego. O, patrz na to! To jest super cienki skin, przez co będzie znacznie szybciej na przykład ślizgał się na super slajdzie.
Paint Splash na Paint Splashu, nasz nowy skin będzie wręcz idealny. Ojojoj, gramy z prawdziwymi graczami, dlatego teraz przy imprezie musimy lecieć naszym nowym skinem. I uwaga, robimy trik, widzieliście widzowie, dlatego nie spadliśmy. Co się dzieje? Co tu się odwala, widzowie? Ten skin jest przemocarny, patrzcie co on robi w ogóle. Skakał na kogoś głowie, teraz leci tutaj. Ja nie mogę! Co ten skin robi, stary? Ej, dobra, a widziałeś to? Tak płaski tutaj, dlaczego ty jesteś taki? Ale nie trafił bananem ktoś idealnie. To? Ej, chyba ja cię trafię. Ej, czekaj, czy on w ogóle na to będzie mógł skakać? Dobra, trafiłem. Cyk. Dobra, siup. Aj, dobra, teraz to. Co? Dobra, yes! So, let's go! Ja go na... Aha, taki jesteś? Ej, dobra, no tak jest. Na szczęście jestem płaski i daję radę. Ej, patrz ile tam osób stoi na mecie. No i papa wszystkim, słuchajcie, gramy z prawdziwymi graczami. To są jakieś prosy. Dało nam naprawdę mocnych graczy. 2, 3, 4, 1, 9, 8. Trzeba uważać. To jak? Jest ten naprawdę? Kuba? To jest ten Kuba? To jest ten Kuba, widzowie. To jest ten Kuba. Dobra, a skoro... Ej, na tej mapie będę tak się ślizgał na tych rolowanych. Patrz, serio, jestem tak płaski. Patrz na to. Pierwszy trik, uwaga. Eś. Patrz, widziałeś to? Widziałeś, ile mi to dało? Pek! Jeszcze podciąłem gościa, jestem pierwszy. Okej, eś. Patrz na to, normalnie jestem pierwszy. Taka przewaga, widzisz? Mikołaja. Ej, ale naprawdę, co jest z tym skinem nie tak? Trochę nie wiem. Moim zdaniem. Jo, ale trafiłem typa. O nie, tepnął mnie, myślałem, że mnie tepnie tam dalej, co nie? Ale mi coś nie pykło. Dobra, stary, bo... Dobra, ja jestem. Dobra, stary, ja się nie dostanę już na pewno, to jest pewne. Aaaa! On jest po prostu za ślizgi, ten skin, za ślizgi. Jeszcze sprawdzimy, ale coś czuję, że chyba się to nie uda. Chyba się nie uda. Chociaż stary! A, będę ostatni, dobra. Jest! Dobra, przeszedłem tylko ja! Stary, przeszedłem tylko ja, dlatego jestem w finale. Widzę, że ty tam czekałeś chyba na mnie, co nie? Czekałeś? Nie, wcale nie. Wcale nie dałeś im przejść do finału. Stary, nie uwierzysz, jaka mapa, nie! Jaka? Blok dasz! Naprawdę? Naprawdę. Nie wierzę, ale może trafisz tam na jakiegoś kozaka, stary. Może, oby, ponieważ ten skin, sami widzieliście, jak się śmiesznie zachowywał. Naprawdę, on jest za mocny, ten skin, za mocny. Dobra, patrzcie na to, uwaga. Wiesz co, ja mam niestety złe doświadczenia z blokdaszem z innymi ludźmi. Bo często oni odpadali szybciej niż bo... Nie, ale wiesz co, oni szybciej niż bot odpadali, no. Okej, dobra, ja próbuję zrobić trika tym nowym skinem i zmieścić się przez ścianę, ale chyba zablokowały je ścianę, w sensie... Ale to jest idealny chyba skin. Tak, właśnie to jest idealne, żeby przenikać przez ściany, ale możliwe, że twórcy wiedzieli o tym i specjalnie zablokowali to akurat na tym skinie, bo przez inne skiny da się przelatywać przez ściany. Więc wydaje mi się, że to jest takie ograniczenie tego skina. Dobra, obyśmy grali z jakimś ultra prosem, który będzie gigamocny i z którym przetrwamy tak jak ostatnio 5 minut. Mordo weź. Oj. 5 minut to teraz na rozgrzewkę. Oj, czekaj, czy ktoś teraz tutaj... O! Przeskoczyli! Dobra, jedna panda niestety się nie dostała, więc niestety troszeczkę na minus dla niej. Ja tu pandę tam zbananowałem, stary. Aaa, no i proszę bardzo. O, właśnie, banan! Ja mogę rzucać tutaj banany, zapomniałem o tym. Ale stary, lepiej uważaj, bo rzucisz banan. Ano tak. Ano tak, dobra, ty tam, gościu, uważaj. Ty tam, gościu, Demonitron, zostań, to jest, wiesz jak Demonitron ma nick? O nie. Ja niestety wiem, stary. Ja też niestety teraz go przeczytałem, no. Dobra. Nie chciałem mówić, dobra. Bo nie wiedziałem, czy to jest odpowiednie. O! Demonitron się dostał jako jeden z nielicznych. Okej. Okay. Musisz. Ej, on chyba ogarnia, Ej, niech ten Dynamitron zrobi te 5 minut na blokdaszu, no mordo musi. Jak Dynamitron zrobi 5 minut na blokdaszu, to będzie tak moc. Nie! Ej, to... Ja zrąbałem, stary, ja zrąbałem. Dobra, uwaga, patrzcie na to. Jo! Jo! Zrobiłem najcięższy trik, jaki jest dostępny.
Halo Kitka Games? I teraz w tym momencie Demonitron dostanie się? Znowu ten sam gracz. Nie dostał. Toitek 337, proszę o bana. Ej, dostał! On zrobił ten sam trik, co ja, wiesz, taki, że ja nie mogę. Ej, dobra, ludzie na Infinity Block Dashu mega skillują, więc olm, spójnie. Mam giga prosa, zrobiłem ten trik, co wiesz, jak ściana upada, to tak doskakujesz do niej. O lol, i mi to... Ej, patrz, gościu zrobił emotkę jeszcze w dodatku. Dobra, lecimy. Stary, bo on nie wierzy, że w ogóle ktoś przeszedł. Lecimy dalej, lecimy dalej. Co tu się odwala, co tu się odwala? Dobra, i teraz patrz na to. Jeszcze raz, dobrze. Póki co, jesteśmy git. Jesteśmy git. Ej, dobra, ten gość ma pewnie tak źle. On myślał, że wiesz, easy winka ma, no nie? Yes! Wygrałem z nim, stary. Trzy razy z rzędu były te ściany, co trzeba było się odbijać. Tak. Ten skin już wiemy, że jest niesamowity, naprawdę. To jest mój nowy ulubiony skin, ale trzeba otworzyć kolejne, ponieważ zostało jeszcze kilka nowych skinów i chciałbym je też przetestować. Każdy jeden skin w Stumble Guys muszę mieć, bo no właśnie, każdy jeden. Zabierać jakieś. Tak, tak, muszą z czego zabierać twórcy gry. I mam nadzieję, że nie zabiorą mi właśnie tego skina pierniczka. Tego pierniczka, ponieważ to jest mój nowy ulubiony. Tak, znowu to nie. Proszę zabrać mi. Ej, nie, to naprawdę było za mocne, widzowie. Tamten trik, który zrobiłem, pierwszy raz mi w ogóle wyszedł i wydaje mi się, że to właśnie przez tego skina. On jest taki płaski, taki cieniutki, że on dał radę tam się przez to przedostać. Mam nadzieję, że dostanę też skina jego dziewczyny, więc wtedy będę właśnie mógł zamieniać. To jest mega mocne, że zrobili dwa takie same, tylko tak, to chłop, tak, baba, tak. I wtedy właśnie fajnie będzie można sobie zamieniać, ale mieć te same umiejętności, ponieważ ta dziewczyna też jest taka super płaska, ale jak może, ten gościu. Może nią nie wychodzą stać taki. Oj, może nie, oj, może jest to zakazane na tamtym skinie, ale kto może wie. Pesto. Ja jestem też bardzo ciekaw tego skina, który lata. Możliwe, że przez to, tak, że on lata, wyżej skacze. Musi być taki dobry. Oj, no. Ej, cały czas dostaję gościa z tym mimem. Tego mima dostaję, non-stop. Mimi. Już ma... No, drugi raz z rzędu dostałem go. Mim, zostaw mnie w spokoju. Dobra, nie dostałem, ale chcę wydropić mim jeszcze Roan. Raz. Ale widzowie. Na mima jest 5,63%, więc dużo. A, no to dlatego mi wyskakuje pewnie, bo co chwilę dosłownie go mam. Widzowie, kolejne 900 poszło klejnotów i mam nadzieję, że tym razem... Nie, prawie Clown miałem dziewczynę. Clown Ronald, może stary, to jest twój chyba ulubiony skin. Nie, widzowie, prawie... No i znowu mim. Widzowie. Ale stary, tych mimów jest 4 chyba w tym kole, więc 20%. Czyli 20%. O, clown z Koszalina, dziękuję bardzo. Clown z Koszalina. I patrzymy teraz, co będzie. Nie, no znowu clown z Koszalina, drugi raz clown z rzędu. Bozo. Błagam, no daj mi. Okej, i tak jestem zadowolony, że dostałem tamtego skina. Ale fajnie, jakbyśmy dostali kolejnego. Jeżeli nie dostaniemy, to i tak będę się cieszył, ponieważ zagramy sobie znowu naszym super pierniczkiem. Hadzi-wadzi o 3 w nocy. Ej, ale serio, bardzo fajna gierka tam była. Uwaga, znowu mamy mima. Niestety, chyba się nie uda. Chyba się nie uda w takim razie, ale jeszcze mamy szansę. No albo jednak nie mamy szansy. Co to ma być? Co to ma być? Ostatnia chyba szansa. Chyba nie, serio, nie ma szans. O, cię kręcę, dobra. Humble Stumble tym skinem też pewnie będzie dobry. Spróbujemy. Ja się boję z tobą grać, bo ty masz bardzo dziwny skin. Bardzo dziwny, ale bardzo fajny skin. Dobra, to jest naprawdę bardzo fajny skin. No. Serio, idziesz mnie wyjaśnić? Nie, proszę. Patrz, nie. Jaki tam pan. O kurde. Oj, idealnie no, wyszło, dobra, idealnie. Bo stary, jestem piernikiem. Jestem taki piernik, że... Aha, tak jesteś, dobra. To ja ci też tutaj rzucę banany. Ciekawe, czy go zauważysz, ponieważ jest troszeczkę ukryty. O kurcze, ale banan. Chyba trochę zgłodniałem. Okej. Dawaj mojego banana. To było co najmniej dziwne. Ojej, o, patrz! Banan. O kurde. Widziałeś? I co? Śmiałeś się z banana, śmiałeś się, a on cię tak porobił. Tak cię porobił właśnie. Ścia pan się gdzie dostanie? Nie dostanie. Nara. Tutaj ja chronię. Nara. Jak to jest możliwe, że taki chudy piernik ma tyle siły, żeby przenieść wielkiego kapitana? Ej, ale bijesz piernika, a zaraz się złamie. Ej, normalnie. Ej, ja ty się nie połamałeś, jak ty stary. O, patrz, jak wyzłapał go w powietrzu. Dobra. O, ty bananem we mnie. Patrz, kolejnego złapałem. Trzeba uważać na stoperinio. Tak. Trzeba uważać, dlatego ja już... Ja już przechodzę, stary, bo się cykam stoperinia. Ej, patrz. Tam jest gościu, który nie może się dostać. Czekaj, spróbuję go znaleźć. Jest z tyłu, za metą.
O, patrz, patrz! Ale lamus! Za metą! Zablokowałem tego bota w taki sposób, że nie może się przedostać. Ale mu współczuję. Ej, ale może jakby podwójnej spacji użył, to może się udać. Może, ale szczerze wątpię. Dobra, mamy 9 osób tylko zakwalifikowanych. Możliwe, że stoper zaraz ich dojecie. Tak! Yeah! Dojechał ich stoper! 9 osób? Ej, jest idealnie, bo finału by nie było. A w sensie półfinału. A teraz będzie półfinał, bo tylko jedna osoba odpadnie. Tak, jedna osoba. I jestem? Kurde. Ej, jeszcze yo, taki finał! Każdy sobie dobiega tak, tak naprawdę. Tak, każdy sobie dobiega, oprócz jednej osoby. A nie, tak, oprócz jedna osoba. Ciebie. No tak, oprócz no ciebie. Tak, oprócz mnie, oczywiście. No nie, serio? Tak, tak myślisz? Tak serio myślisz? Dobra, no nieźle, nieźle. Dobra, ej, dobra, to mi się nie podobało, dobra. Ja lecę tutaj. O kurde, coś ty zrobił. No co ty gadasz? Patrz to, widziałeś? Uś. Ej, dobra, to było mocne. Za mocne, o trzeciej w nocy, nigdy nie róbcie takiego triku, widzowie. Wow! Kuleczka tutaj czeka. Ja robię za mocne triki tym skinem, to jest mój nowy ulubiony skin. Serio, on robi za mocne te triki. Aha. Wiesz, bo ja jestem taki cienki, taki płaski, że ty nawet nie możesz mnie trafić, gościu. Elo! Elo! Ej! Widziałeś? Prześlizgnąłeś się przeze mnie. Clown z koszalina. Clown z koszalina. Dobra, lepiej chodźmy, bo się troszeczkę cyka. Patrzcie, tutaj jest jedna wielka wojna. Dwa boty ścigają się ze sobą. Kto pierwszy dobiegnie? Kto pierwszy dobiegnie? A tak wiecie, obaj dobiegną. Ej, obaj, tak dziwnie skręcają, bo Koi Wulat, Wulat, czy jakoś się nazywało, się nie dostał niestety. Koi Wulat się nie dostał. Tak, zostało 8 osób, tylko jeden gość odpadł, to było też niezłe. I słuchajcie, oj, Space Race będzie wyścigowo. Ej, stary, wiesz, tu jest dziwna grawitacja, to się niesamowicie lekkim bardzo skinem, dziwna, bo jesteś ciasteczkiem, tak, to może być bardzo dziwne. Tak, tak, ale na szczęście, dzięki temu, że jestem ciasteczkiem, to mam jakąś lepszą... Aha, 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 aha. To masz lepsze, bo nie usłyszałem. O kurde. Aha, 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 op. Aj, myślałem, że ci z góry zlecę i cię jeszcze rozwalę, ale nie pekło. O, ty co taki jest? Jeszcze spadłeś. Karma wróciła, piernika dosignęła i tutaj wy... Nie, stary! Dobra, stary, jestem na samym początku, możesz spokojnie to sobie przechodzić, ponieważ jestem na samym początku. Serio, jesteś na początku? Tak, jestem naprawdę na samym początku. Czekaj, to ja będę zbierał tych typów i spróbuję ich... Nawet mi nie zaliczyło tych planet normalnie, co? Dobra, ale spróbujemy teraz. Czy naprawdę stąd się nie da doskoczyć do tego obracanego czegoś? Nie, no na pewno się da. Dobra, bo tutaj typu naprawdę strasznie... Kurde, no bele, no gonię tego typa, nie mogę go złapać. Ej, widzę, ty oby tylko nie wpadł w to dobre, co nie? O! Pyk! Czekaj! Okej. To jest dobre! Ja! Nie! O, nie mów! Stary. Czekaj, środkowe? Stary, jest środkowe. Dawaj go! Dawaj! Stary, nie! Wcześniej nie mieliśmy szczęścia, ale teraz będziemy mieć. Proszę bardzo, kolejne 10 kręceń. Teraz to będą naprawdę zakazane kręcenia. I no niestety znowu nie dostaliśmy tego, co chcemy, tego, czego potrzebujemy, więc wydaje mi się, widzowie, ciasteczko. Tak, mi się wydaje, że nie będziemy mieli w tym odcinku niestety wszystkich skinów, ale dostaliśmy tak dwa nowe skiny, z czego jeden jest naprawdę za mocny, za mocny. Więc będziemy mieć na kolejne odcinki, więc zasubskrybujcie, żeby nie przegapić, chyba że, no teraz dropniemy jeszcze 3. Oj, to byłoby mocne. To byłoby za mocne, jakbyśmy dropnęli teraz jeszcze tak szybciutko. Ale chyba nam się to nie uda. Proki wido. Dobra, dawaj nam teraz. O, o! Nie, no, aj. Wydaje mi się, że animacja w tym kole fortuny jest ustawiona. To jest no, niemożliwe. Może tak być. To jest niemożliwe, że za każdym razem obok mam legendarnego skina. Albo że dosłownie brakuje tyle, żeby tego legendarnego skina dostać. No znowu mi to zrobiła ta gra, mam tego stary, już dość. Kitka Games musi zarabiać. Kitka Games musi pokazać. Humble stumble bam bum 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 bum. Lecimy. Ej, ale czy to są gracze? To są serio znowu gracze. I jeden gracz był zahibernowany w miejscu. Oj, dobra, na szczęście mi trochę wyszło.
Ej, serio, ten nowy skin jest nie do rozwalenia, naprawdę nie do rozwalenia i ja to widzę. Jeszcze spadł! Ej, ja tego przez ciebie nie przejdę. Stary, ja też. Ja też jestem na tym samym miejscu, co ty teraz. Ale ziomek. Ale sobie gramy. Przepraszam. O ile tam ludzi nie, dobra, to się nie może udać. To się nie może. Ej, to się uda. To się nie może, ale to się uda. To się nie może, ale to się uda! Let's go! Ej, serio, gry z ludźmi są chyba najlepsze, bo naprawdę. Jeden minus tych gier z ludźmi. Jak nie masz blog dasha, to jest słabo, bo wtedy wszystkie boty odpadają od razu po sekundzie. I słuchajcie, bo jak nie masz blog dasha, to nie możesz robić też trików, jak grasz z ludźmi, co nie? Zawsze boty zajmuje im to, nie wiem, 10 minut, żeby przejść jakąś inną arenę. I ty możesz w tym momencie szukać jakichś, wiecie, testowych trików, rzeczy, których nikt nie umie. I takie fajne smaczki w grze. A jeżeli... A tutaj musisz wszyscy, tak. Patrz, jak ja jestem pierwszy, przez to, że jestem tym nowym skin. O lol. Yo, ale trafiłem, widziałeś? Tak, widziałem. Ludzie, ale jazda. Dobra. Ej, no znowu tym bananem rzucasz. Iś, ej, dobrze, stary, iś, bo przecież to patrz, coraz tylko 8 osób przechodzi, no nie? Podciąłem go! Podciąłem tego niebieskiego. Dobra, ja też rzucę banana, pyk. Okej. Okay. Ciekawe, czy ktoś tutaj dostanie się przez tego banana, dobra. Okej, okay, teraz to. Iś. Ale pięknie to zostało zrobione, jago na gola partida. Czy ten skin nie jest najlepszy? Dobra, lepiej przejść, ponieważ stary, naprawdę, ich jest to dużo. Jest mega dobry skin, tak. Jest totalnie dobry. Ale mi się też tym skinem tak fajnie gra. To jest mój nowy ulubiony skin, widzowie. Żaden coś specjalnego nawet skin nie jest lepszy od tego. Pierniczka. On jest po prostu taki cieniutki, taki sprawny, szybki, siu, siu, leci, leciutki. I no, może wszędzie się wcisnąć. Siu, jest taki siu. Jak jedzie coś, to jest taki siu. W piekarniku pierniczki mogą się spać. Oj, w piekarniku tak, ale wiesz co? Ja będę uważał, ja nie idę na to. Ja nie idę, nie. Ja idę sobie tutaj, ponieważ już nie raz tam spadłem na tym, o właśnie, a jestem i tak w tym samym miejscu, co ty, widzisz? A nie raz tam spadałem i przez to przegrywałem gierę. Dobra, kto pytał? Ej, no, ja, może moi widzowie pytali, he? A ty co robisz? A ty co? Ja sobie idę tutaj na spokojnie i jest git, Patrz. Tak? Ciach, tutaj sobie. Eś? Aha, czyli tak robisz ciach. Ej, co ty? Zrobiłeś faktycznie idealną skórkę, ale na szczęście... No i tak muszę poczekać. Nie, naprawdę. Ej, gościu nie wskoczył w tą skórkę. Dobra, no serio? Tak, jakimś tutaj mi uniknął. Oj, patrz, jak mi tutaj ładnie poszło. Dobra, pyk. I szybka skóreczka. O nie, skórka wpadła prosto do lawy, więc troszeczkę. Zielony. Ej, to ja. To banan. Ale ja akurat bardzo zgłodniałem. Ale dawaj. Co, marzę o tym, aby zjeść sobie banana. Zrobimy, zamkniemy to. O nie, to był banan. O! Prawie cię wrzuciła tam piła normalnie. Oj, nieźle wpadłeś w banana. Ej, to czekaj, patrz, stoję tutaj. Patrz. I co, wrzuci mnie, czy mnie nie wrzuci? Jak chyba cię nie wrzuci, dobra, stary. Patrz! Teraz ci musi wrzucić. Nie wrzuciło cię, dobra, czekaj, pek. Ej, bo ty polecisz, pek, stary, pek. Pato. Nie daję rady. A ty jeszcze tak zrobiłeś. Dobra, ej, stary. Ty tam pilnuj wejścia, a ja tutaj będę pilnował, wejścia, żeby nikt się nie dostał. Macie pek tam skórę od banana. Jest! Jo! Dawaj, przechodź! Jest, dobra! Ziomeczku, nie ma! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.